roczny Wielki Post, Wielki Tydzień, całe Triduum Paschalne i święta Zmartwychwstania Pana przeżywamy w innej atmosferze, innej rzeczywistości, okolicznościach. Pandemia, która zaatakowała nas wszystkich, wszyscy się mocujemy i szukamy sposobu, jak najlepiej przeżyć, przezwyciężyć te trudne dni. Jako ludzie wierzący nie możemy tracić nadziei, bo Jezus powiedział: ja jestem z wami aż do skończenia świata. Dlatego też w tych trudnych okolicznościach szukajmy sposobów, jak najlepiej przygotować się na spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem. Myślę, że cztery sprawy pomogą nam go dobrze przeżyć. Po pierwsze, dbajmy o to, by być w stanie łaski uświęcającej. Jeśli nie możemy się wyspowiadać, wzbudźmy głęboki akt żalu i wyznajmy Panu Jezusowi miłość. Oraz postanówmy, że kiedy tylko to będzie możliwe, skorzystamy ze spowiedzi. Po drugie, uczestniczmy w Triduum Paschalnym, oczywiście poprzez pośrednictwo mediów. Mamy telewizję Trwam, mamy Radio Maryja. To jest dla nas na ten czas szczególnie wielkie błogosławieństwo. Po trzecie, pamiętajmy o modlitwie osobistej, rodzinnej, o tym, żeby więcej w tym tygodniu czytać Pisma Świętego, szczególnie czytać opis męki Chrystusa. I wreszcie, bądźmy razem, choć nie możemy być blisko. Jest telefon. Spróbujmy się porozumieć z tymi, którzy są teraz w swoich mieszkaniach, aby w ten sposób także stworzyć wspólnotę Kościoła, która bardzo potrzebuje zaświadczyć nawzajem sobie o tym, że jest właśnie razem. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce, że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożywszy szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz umyć mi nogi? Jezus mu odpowiedział: tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty i wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: nie wszyscy jesteście czyści.
Te dni są też trudne dla kapłanów. Zawsze w Wielki Czwartek o poranku spotykamy się ze swoim biskupem, aby odnowić przyrzeczenia kapłańskie. W tym roku jest to niemożliwe, co jest dla nas też bardzo trudne. Dlatego pomódlmy się dziś w tym czasie za księży. Jeśli można, zadzwońcie też do nich, aby dodać im otuchy. I bądźmy pewni, że księża też są w te dni szczególnie z nami, trochę w innej formie, ale całą swoją pasterską gorliwość, całe swoje serce też wkładają w to, żeby pomóc nam wszystkim przeżyć tę chwilę. Drodzy współbracia kapłani, chcę wam wyrazić słowa wielkiej wdzięczności za waszą gorliwość i śpieszenie z pomocą, aby rozgrzeszać, aby modlić się i wszystkim, którzy trwają na modlitwie, wyrażam wdzięczność. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii. Przeżywamy w naszym Kościele w Polsce właśnie rok Eucharystii. Eucharystia, która buduje Kościół. Spotykamy się z Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii. On żyje, On jest, żywy i prawdziwy. Spotykajmy się z Nim. Nawet kiedy nie możemy być na Eucharystiach, na mszach świętych, idźmy na chwilę adoracji. Przyjmujmy komunię duchową. Pragnę tutaj dać przykład jednego człowieka z Władywostoku, którego spotkałem będąc na Syberii. Kiedy wszystkie kościoły były pozamykane, nie było kapłanów, z domów zesłańców wyniósł, że przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym, aby przystąpić do spowiedzi Komunii Świętej. I on z Władywostoku raz w roku w okresie wielkanocnym, często to było już po świętach wielkanocnych, leciał na Ukrainę do Chmielnickiego, gdzie kościół cały czas był otwarty, aby tam się wyspowiadać, aby tam uczestniczyć przez parę dni w Eucharystii, we mszy świętej, przyjąć Komunię Świętą. I wracał i tak każdego roku. To był głód Boga. To był głód Eucharystii. Niech to pragnienie Eucharystii pomoże nam jeszcze bardziej zrozumieć. Mamy kapłanów, mamy Eucharystię, a tak często ludzie upuszczają mszę świętą, nie przystępują do Komunii Świętej. Sami sobie często drogę zagradzają. Niech Duch Święty nas wszystkich umocni w tym przeżywaniu Eucharystii, spotykaniu się z Chrystusem w Eucharystii. Będziemy przeżywali Wielki Piątek. Stańmy pod krzyżem. Zachęcam was, abyście w waszych domach adorowali krzyż.
nie będzie możliwości w kościele, ale w domu rodzinnym. Ustawcie krzyż na stoliku. Zapalcie świece. Adorujcie krzyż. Wpatrujcie się w Chrystusa ukrzyżowanego. Uczcie się nauki krzyża, mądrości krzyża. Jezus mówi do nas wszystkich, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Stawajcie pod krzyżem, wpatrując się za świętym Augustynem, powtarzajcie. Uznaj, człowiecze, coś wart i uznaj, coś winien. Jak wielką wartość w oczach Boga każdy z nas ma. Że sam Syn Boży oddał życie na krzyżu, abyśmy mogli żyć. I uznaj, coś winien. Jeżeli Jezus z miłości do mnie oddał życie na krzyżu, to ja winienem odpowiedzieć miłością na miłość. I niech Duch Święty nas w tym umacnia. W tej adoracji krzyża, modlitwie, ale też zachęcam was w tym dniu Wielkiego Piątku. Weźcie Ewangelię do ręki i wczytujcie się w mękę pańską. Rozważajcie w domowym kościele. Rozważajcie to w kręgu rodzinnym. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu, nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Idźmy w Wielką Sobotę do grobu Pańskiego. Adorujmy Jezusa Chrystusa. Może nie będzie możliwości poświęcenia pokarmów tak, jak to było dotychczas, ale będzie modlitwa, którą będziecie mogli odmówić, modlić się w gronie rodzinnym. Wtedy przed posiłkiem w poranek wielkanocny. Wigilia paschalna. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Wyśpiewamy, wypowiemy. Żyjmy zmartwychwstaniem. Że Jezus Chrystus jest Panem i Królem, życiem i zmartwychwstaniem naszym. I abyśmy powtarzali: radością moją jest Chrystus zmartwychwstały. I także, moi drodzy, zachęcam was, kiedy nie będziecie Wielką Sobotę mogli uczestniczyć w liturgii, w Wigilii Paschalnej, znajdźcie sobie czytania, weźcie Biblię do ręki i w tym domowym kościele, razem w gronie rodzinnym, czytajcie. Medytujcie.
pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Uczniowie zatem wrócili znowu do siebie. To, co dla nas, ludzi wiary, jest ważne, żebyśmy nie stracili pewności, że Pan Jezus jest w tym wszystkim z nami, że On nas prowadzi przez dni szczęśliwe i nieszczęśliwe, przez chwile łatwe i trudne, przez nasze doliny i wyżyny, i nigdy nie opuszcza swojego Kościoła i nigdy nie opuszcza swojego ludu. Oby ta sytuacja jeszcze bardziej wzmogła w nas to przekonanie w Chrystusową obecność, która realizuje się przez Słowo Boże, przez sakramenty. Obyśmy nie stracili pewności, że On jest zwycięzcą i że nie ma takiego wielkiego postu, który by się kiedyś nie skończył Wielkanocą. Nie ma takich gorzkich żali, po których by się nie śpiewało Alleluja. On jest dobrym pasterzem. Dzisiaj, żeby być świadkiem Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego w tym trudnym okresie, trudnym czasie, dlatego trzeba stawać, wpatrywać pod krzyżem, wpatrywać się w ukrzyżowanego, aby być świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego wśród chorych, cierpiących. I miejmy nadzieję, i tą nadzieją żyjmy, że Chrystus jest z nami. On jest w ludziach cierpiących. On jest w tych, którzy umierają. On jest w tych, którzy opiekują się. On jest w tych zarażonych wirusem. On jest z nami. I On jest dla nas źródłem nadziei na te święta, wielkanocne święta zmartwychwstania Pana. Życzę wszystkim tego spotkania się z Chrystusem zmartwychwstałym, bo bez Niego nic nie możemy uczynić. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. I usilnie prośmy, sercem odnowionym, sercem, które pragnie zaufać, zawierzyć, abyśmy mogli wypowiedzieć słowa: Jezu, ufam Tobie. I z tym wielkim zaufaniem zanurzyli się w Bożym miłosierdziu i stawali się świadkami Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Tego z całego serca życzę wszystkim i na te dni Triduum Paschalnego, a także święta wielkanocne. Tak również zachęcam, bierzcie Pismo Święte do ręki, medytujcie. Bóg mówi do was tymi słowami. Słuchajcie Jego głosu i niech wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.